Elektromobilność wspiera Evston, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Zegary pokasowane i startujemy z Przemyśla, z garażu. A jak zawsze w tym momencie zachęcam do subskrypcji, będzie więcej materiałów, do pozostawienia jakiegoś komentarza, łapki. Będę wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, tak żeby algorytm zauważył, że moje filmy istnieją na YouTubie. No i pierwsze kilometry za nami, zużycie 11,6 i jedziemy w stronę A4. No i do Rzeszowa 62 km, a my sobie tu podróżujemy takie koło 130, zużycie na razie to 16,8, a przejechaliśmy, co myśmy tu przejechali, 31 km, 27 minut od Przemyśla. Przejazd z centrum Przemyśla na stację Orlen koło Dębicy, 120 km za nami, 106 średnia, godzinę 11 czas jazdy. A zużycie mamy 17,1. Na zewnątrz zimno, a my tutaj nie marzniemy. Jeszcze zostało nam 600 metrów, zjedź w prawo. Jeszcze nam zostało 19 km zasięgu. Także zjeżdża. Będzie tutaj kiedyś można doładować też brzuch McDonaldem. Na razie McDonald się ukrywa. Zobaczymy, jak tam nasza skręć w lewo. Dzisiejsza następne ładowareczka. Skręć w prawo. Strasznie się tu nawigacja nagadała. Gdzie ta ładowarka jest? No i w końcu się namyślił i mamy 61 kW. Szybkie jedzonko zjedzone. Auto się naładowało. Czekało na nas już naładowane. Zegary pokasowane. I co tam? Jeszcze jeden ten skasujemy, nie? Czy skasować ten? A, któryś tu skasujemy. I zobaczymy, jak nam pójdzie drugi etap z Orlenu do Krakowa. I jesteśmy obok kolejnego zjazdu na stację ładowania na Orlenie koło Tarnowa. A co nam tu wyszło? Wyszło nam tu 16,3 i tam jeszcze zobaczymy, jak tam cała trasa to jest. 173 km, 106 średnia, a odcinek od ostatniego ładowania 113 średnia, pół godziny, 52 km przejechane. No i tak sobie jedziemy, nasze 140 na godzinę. A za czym jedziemy? A za BMW i X3. Daje radę. Tam troszkę większa bateria niż nasze tutaj jakieś, cośmy wyliczyli, 25 dostępnych kWh. No ale co? My też dajemy. A jak? No i to by było na tyle fajnej, średniej i szybkiej jazdy, bo już stoi prawie cała autostrada. Mamy 15,6 zużycie. Cały odcinek 107 średnia, 218 km 2,09 i odcinek odładowania 98 km 111 na godzinę 55 minut. No i tak właśnie się psuje średnia, jak się stoi na lewym pasie zamiast jechać. W Krakowie zużycie to 15,5. Z Przemyśla 246 km 106 na godzinę, średnia 2,27 czas jazdy. A odładowania obok Dębicy 125 km, 108 była średnia i godzinę 14. Także bardzo fajna jazda i naprawdę bardzo niskie zużycie. Jestem pod wrażeniem, co ten Hyundai Ioniq 28 potrafi. A jak zawsze na koniec dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji. Subskrypcji koniecznie z dzwoneczkiem. Jeśli możesz, pozostaw jakiś komentarz. Będę wdzięczny. Do zobaczenia. Cześć.